ile razy czułaś się zagrożona w życiu? Bo ja teraz jaram się True Criminal. Ile razy czułaś się zagrożona w życiu? Że coś ci się może stać na przykład na ulicy. Ja cały czas myślę, że mi się może coś stać, wiesz? No nie, ale wiesz, na przykład myślałaś, że ktoś cię śledzi. Jakieś takie kryminalną historię mi opowiedz. Uwielbiam kryminalne historie. No. Tej ci nie mogę opowiedzieć. Miałaś coś? No. Tej też ci nie mogę opowiedzieć. Zabójstwa nie, jakaś taka tej lekka. Tej też nie mogę ci nic opowiedzieć. Ale miałaś coś takiego, że bałaś się o swoje życie? Wiesz co, miałam, ale to dawno, dawno temu. Nie chcę w to wchodzić w takie rzeczy. Później nagłówki, wiesz, że ja takich rzeczy tutaj bardzo pilnuję. Nie miałam. A uratowałaś kiedyś komuś życie? Tak, uratowałam chłopca. To dawaj uratowałam to, no. Kiedyś chłopca, który się topił, mały chłopiec, którego mama tam akurat coś czytała na plaży jeszcze w Mrągowie. On się kąpał, pływał i nagle widziałam, że takie rączki tylko wystają spoza tafli wody i zobaczyłam, że on się po prostu najzwyczajniej w świecie topi. No i wyciągnęłam go, złapałam go za kąpielówki, no i mam wrażenie, że uratowałam mu życie. Kurde, ale że zachowałaś taki zimną krew. Ja sama byłam wtedy bardzo młoda, miałam 14 lat, 13. Jak oni ci podziękowali za ten czyn? Wiesz co, w ogóle oni mówili w języku niemieckim, więc ja nie do końca wiem, co mówiła do mnie ta pani, ale była bardzo roztrzęsiona i bardzo mi, podejrzewam, dziękowała za to, że uratowała mi synka. A ja byłam wtedy mega, mega młoda, ale działałam po prostu instynktownie i na szczęście był happy end. A gdzie uczyłaś się pływać? Wiesz co, ja sama. Mnie po prostu życie nauczyło pływać. Popatrzyłam, że moi znajomi potrafią, więc ja też chciałam potrafić. No i się tak nauczyłam po prostu. Położyłam się na wodę i pływałam. Co? Serio? Tak. Jezu, to piękne, to magiczne, słuchaj, tak? Że się położyłaś. Niektórzy chodzą do szkóły, każdy Karolina Gilon się położyła chce, i sobie to po prostu pływała. To robi. Ej, to ładne akurat, to będą fajne nagłówki, że Karolina tak Gilon pływam, uratowała. Prostu, jak czegoś chcę, no wiem, to dryfujesz. A gdzie teraz dryfujesz? Teraz dryfuję sobie spokojnie po naszej polskiej ziemi. Cieszę się Polską mimo tej średniej pogody, chociaż ostatnio nam świeci słoneczko, więc fajnie. No i co, czekam na kolejny sezon Love Island. Dobra, ja jeszcze wrócę do chwilę do tego pływania, tego morza i tej plaży. Może przypomnijmy, czego nie wolno robić, że nie wolno pływać po alkoholu, czego jeszcze nie absolutnie wolno tam nie można, robić. A gdzie? No, jak się wchodzi do wody. No absolutnie nie można pływać po alkoholu, no. To jest przede wszystkim. No i trzeba mierzyć siły na zamiary. Jak potrafisz pływać, no to okej, możesz sobie pozwolić na wypływanie trochę dalej, ale jeśli nie potrafisz tego robić, to po prostu się nie wychylaj. Ale myślę, że ten alkohol to jest taka główna zasada, bo nam po alkoholu to się wydaje, że jesteśmy nieśmiertelni, nie? A mnie jeszcze denerwuje, jak ktoś podtapia. Nie, no osobę nie może, to nie jest w ogóle żart. Ja od tamtej pory, jak mnie brat podtopił, w ogóle nie wchodzę do wody. Ja się totalnie boję wody, wiesz, złapał mnie i do dołu, nie? Wiem o co chodzi, ale to nie jest w ogóle śmieszne. Najgorsze też są takie wygłupy, że ktoś udaje, że się topi, a później jak naprawdę będzie się topił, no to nikt go nie uratuje, bo będzie myślał, że sobie robi jaja, nie? Więc to też trzeba z takimi rzeczami uważać. Z wodą nie ma żartów. Nie ma żartów. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję.